Nie chcemy uderzyć w pasażerów, mówi Zbigniew Mackiewicz, sekretarz gminy Suwałki. Chodzi o nowe opłaty, które samorządy mogą nakładać na przewoźników za zatrzymywanie się autobusów na przystankach. Nie wszystkie gminy takie opłaty jednak wprowadzają. Zrezygnowały z nich m.in. gmina Raczki, Przerośl czy Suwałki. Wiele nie wie, czy Szypliszkach decyzji jeszcze nie podjęto. Jak mówi Mackiewicz, koszty, które poniosą przewoźnicy, mogą wpłynąć na wzrost cen biletów. Gminni radni takiej uchwały zatem nie podjęli, dodaje. W naszej gminie po dyskusji z radnymi Rady Gminy Suwałki zdecydowaliśmy wspólnie, że takich opłat wnosić nie będziemy, z tego względu, że to by uderzyło w przewoźników. Te koszty, które by musieli przewoźnicy wpłacać, podrożyłyby komunikację ogólną dla wszystkich użytkowników tej komunikacji z terenu gminy i nie tylko. Część samorządów z możliwości wprowadzenia opłat jednak korzysta, twierdząc, że skoro utrzymanie przystanków leży w gestii samorządu, to opłaty powinny być pobierane. Tak zdecydowano m.in. w mieście Suwałki, Giżycko czy Kowale Oleckie. Tam radni ustalili, że za każde zatrzymanie się autobusu na przystanku przewoźnik musi zapłacić 5 groszy. Pieniądze, które wpłyną do budżetu, mają być wówczas przeznaczone na utrzymanie, remonty, budowy, przebudowy i modernizację przystanków. Czy w związku z tym bilety rzeczywiście będą droższe? Z informacji, jakie uzyskaliśmy w spółce TTS w Suwałkach, wynika, że jeśli skala wprowadzania opłat będzie rosła, to może mieć to wpływ na ceny biletów.